takie efekty, że taka refleksja zaczyna się rodzić w innych państwach członkowskich. Trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Trzeba nieść pomoc, to jest nasz obowiązek. Robimy to, pomoc humanitarna jest naszym obowiązkiem. I to polski rząd będzie robił, będzie kontynuował. To była wypowiedź pani premier Beaty Szydło. Mówi, że no nie ma zgody. Szydło to pokazują jako grubą świnię, tak przeobrażoną w jakieś zwierzę, bo nie lubią i się śmieją. A to nie musi być dobry psycholog, aby to zauważyć, że widocznie gdzieś ktoś mówi prawdę, tak jak prawdę mówił Jezus Chrystus. No ale szatan chciał, tak zrobił, że Jezusa doprowadzili do śmierci haniebnej, bo właśnie wszyscy z niego się śmiali. Właśnie wtedy, kiedy Jezusowi potrzeba było pomóc, to się wszyscy śmiali. Haniebna śmierć to była. Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie. Szefowa rządu wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej kliniki kardiologii i chorób wewnętrznych. Jesteśmy zdeterminowani, żeby program zmian w służbie zdrowia zakończył się sukcesem mierzonym poprawą dostępności do usług medycznych, zaznaczyła. Będzie mierzony tym, iż ludzie będą czuli się bezpieczni, że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że w każdym momencie, kiedy potrzebuje pomocy tej, tę pomoc otrzyma, skorzysta z niej i będzie z świadczonych usług zadowolony, będzie miał poczucie tego, że jest bezpieczny. To jest cel tej reformy na tym ogólnym poziomie, który sobie postawiliśmy. W uroczystym otwarciu uczestniczył także szef MON-u Antoni Macierewicz. W klinice wykonuje się rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniki. Będzie podwyżka emerytur do 1000 zł dla rencistów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale nie legitymują się odpowiednią liczbą przepracowanych lat. Sprawa dotyczy 105 tysięcy osób, których nie uwzględniono przy wprowadzeniu przepisów o 1000-złotowej minimalnej emeryturze. Sytuację naprawić ma przygotowany przez resort pracy projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Przepisy mają zostać wkrótce przyjęte przez rząd, informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To rozwiązanie rozszerza zakres gwarancji najniższego świadczenia emerytalnego, czyli prawa do minimalnej emerytury, na osoby, które przeszły na emeryturę z urzędu z tytułu niezdolności do pracy, przebywały wcześniej na rentach z tytułu niezdolności do pracy. Te osoby nie muszą mieć wymaganego stażu zatrudnienia. W naszej propozycji ustawowej jest przyznanie tego prawa do najniższej emerytury z wyrównaniem od 1 marca, ponieważ najniższa emerytura z 882 zł wzrosła do 1000 zł właśnie od 1 marca tego roku. Szefowa resortu pracy zapewnia, że środki przeznaczone na finansowanie podwyżek są zapewnione w budżecie państwa. Przepisy o minimalnej emeryturze weszły w życie w marcu bieżącego roku. Rozszerzenie tych regulacji o byłych rencistów ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Trwa próba likwidacji w Polsce branży hodowli zwierząt futerkowych. W Sejmie znajduje się obecnie projekt, który postuluje zakaz takiej działalności. Podnoszone przez część opozycji oraz ekologicznych aktywistów argumenty dotyczą m.in. rzekomo złych warunków hodowli. Tymczasem jest to prężnie działająca i rozwijająca się branża, w której Polska jest jednym ze światowych liderów. Co więcej, okazuje się, że likwidacja w Polsce hodowli m.in. norki amerykańskiej przyniesie korzyści zagranicznym konkurentom, głównie Rosjanom i Duńczykom, którzy inwestują w ten rynek. Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, podkreśla, że argumenty tzw. ekologów nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i nie ma logicznych powodów, aby zwalczać tego typu hodowlę w naszym kraju. Jeżeli przeczytalibyśmy sobie ten raport na temat przemysłu futrzarskiego, czy pseudoraport, bo ja tego dokumentu poważnie nie mogę traktować, no to tak naprawdę na każdej stronie znajdują się informacje przekłamane i zmanipulowane. Trudno jest doszukać się konkretnych dowodów, konkretnych dokumentów, które poświadczałyby współpracę tych organizacji, które, jak same twierdzą, walczą o dobro zwierząt i ich współpracy z zagranicznym, gigantycznym lobby. Natomiast jeżeli próbowalibyśmy sobie ułożyć pewien prosty związek przyczynowo-skutkowy, pewien związek logiczny, to wydaje mi się, że pewne wnioski nasuwają się same. To jest bardzo szeroka walka z polskim rolnictwem. No proszę zauważyć, że tak naprawdę tam, gdzie byliśmy, czy jesteśmy liderami, momentalnie pojawiają się gigantyczne protesty.
pracą nad ustawami zakazującymi hodowli zwierząt futerkowych sprzeciwia się resort rolnictwa, który zwraca uwagę na duże znaczenie gospodarcze tego sektora. Z danych wynika, że hodowla samych norek tylko w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła w Polsce do około 10 milionów sztuk. Co więcej, branża ta daje zatrudnienie około 50 tysiącom osób, a popyt na polskie skóry za granicą rośnie. Ze strony ukraińskiej mamy do czynienia z fałszowaniem historii i polityką historyczną gloryfikującą OUN-UPA, napisała Reduta Dobrego Imienia w oświadczeniu. Organizacja, która inicjuje i wspiera działania, które mają na celu prostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących historii Polski, podkreśliła, że budowa relacji polsko-ukraińskich nie będzie możliwa na gruncie akceptacji fałszu. W oświadczeniu czytamy, że w celu ukształtowania dobrych stosunków konieczne jest wyjaśnienie bolesnych kart historii, szczególnie z czasów II wojny. Zdaniem Reduty niepokojąca jest asymetria w relacjach polsko-ukraińskich, gdyż Polska wspiera Ukrainę między innymi politycznie i finansowo, a także przyjmuje ukraińskich emigrantów, mówi rzecznik prasowy Reduty Dobrego Imienia Urszula Wójcik. Z niepokojem obserwujemy politykę historyczną, jaką Ukraina prowadzi wobec Polski. Wzrasta gloryfikowanie UPA, niechęć do skonfrontowania się z prawdą o rzezi wołyńskiej. Dochodzi do ataków na polskie placówki dyplomatyczne, o czym niedawno szeroko informowały media. Pojawiają się w mediach ukraińskich manipulacje faktami historycznymi, które podburzają przeciwko Polakom. Obserwując te wszystkie wydarzenia, obserwując także wypowiedzi przewodniczącego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Władimira Wiatrowicza, zdecydowaliśmy, że musimy w jakiś sposób zareagować i z tego powodu właśnie wydaliśmy oświadczenie, które pokazuje, co my myślimy na ten temat i w jaki sposób powinna być rozwiązana ta sytuacja. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z szeregiem niepokojących incydentów w stosunkach polsko-ukraińskich. A dotyczyły one ataków na polskie placówki dyplomatyczne, niszczenia polskich pomników czy wydawania zakazów wjazdu na Ukrainę osobom, które walczą o historyczną prawdę. Swoje oświadczenie Reduta Dobrego Imienia skierowała do Kancelarii Prezydenta, a także szefów resortów spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie banków. Chodzi o niewdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnych dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Jak poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej, decyzja została podjęta ze względu na wdrożenie przez Polskę unijnych regulacji. Przepisy dyrektywy, która jest zasadniczym elementem Unii Bankowej, mają zapewnić, aby banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji. Ma to się stać bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto je, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym. To były wiadomości w Radiu Maryja. Czyli widzicie Państwo, to, że z tej Szydło się śmieją, to dla dobrego psychologa wystarczy, żeby wiedzieć, że tu jest skeleton in the cupboard, skelet w szafie, trup w szafie, że każdy dom może mieć, ma swoją tajemnicę, człowiek może mieć swoją tajemnicę. I tutaj nie dyrektorzy, tylko ci kierownicy też mogą mieć swoją tajemnicę, bo jeżeli, jak mówię, że, dlaczego kazaliście, żeby światło na żurawiu jednym i drugim było przygaszone ze względu na oszczędności, wtedy doszło do kradzieży na 4000 zł, kwota 4000 zł, gdy wycięli miedziany dróg doprowadzający energię do dźwiga. No, a teraz pomimo, że tam na budach światło jest, a nawet trzy światła, to dlaczego nie jest kierownik zainteresowany, kto to wchodził i do którego baraku w niedzielę o godzinie 17:07, jak mi się tutaj przyuważyło, że szedł facet z toalety. Dlaczego on zbył tego rysia, mojego zmiennika, a Rysia mówi, że on pójdzie do tego człowieka, że on porozmawia, no ale człowiek go zbył. No, no to co tak się robi, mają trzy światła, mają trzy kamery i co, i nie może sprawdzić? To właśnie tym bardziej powinien sprawdzić, że widzicie Państwo, jak ktoś czyta Biblię, no to nie jest takie proste. Jest pokrętne, ale na tyle prawda Boża jest logiczna, że trzeba patrzeć. Nie tak na pewno jak faryzeusze, bo Jezus o faryzeuszach i do faryzeuszy powiedział: o, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście.
No to tak samo jak i tym księżom można katolickim powiedzieć. Jeden powiedział do mnie, że on jest biologiem i że on wierzy w ewolucję. Ja mówię, co to się ma do prawdy zawartej w Piśmie Świętym, jeżeli chodzi o naturę Boga, na to, co nas czeka w przeszłości i prawd wiary, pewnych prawd wiary. Kto będzie się z nami modlił? No tak, nie, był zarozumiały ksiądz, że nawet nie szło z nim rozmawiać, bo ludzie nie przez swoją pychę, butę i zarozumiałość są tak głupi, że to właśnie na 100% odpowiada opisowi apostoła Pawła, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Właśnie, chcieli być mądrymi na to. Przecież w tych szkołach, proszę Państwa, co oni się na księdza uczą, na duchowość zgłębiają, no to zgłębiają nie duchowość biblijną, nie prawdy biblijne, nie prawdy Boże, tylko filozofię ludzką. No, o czym my tu mówimy? I darów szczęścia. Chcieli być mądrymi, tak? Panie, co chwałą jaśniejesz po swym zwycięstwie nad śmiercią, Tobie z Twym Ojcem i Duchem niech będzie cześć i podzięka. Amen. Alleluja. Tak. Alleluja, alleluja. Jak zachował młodzieniec swoją drogę w czystości. Kupa śmiechu. Kupa śmiechu. Przestrzegając słów Twoich, Panie. Z całego serca swego szukam. Faryzeusze odróżniali się wyglądem, strojne szaty, złote, srebrne. Gdzie byś nie poszła, tutaj tytuły docent, doktor habilitowany, a tutaj białe kaski nawet, wiecie Państwo, nawet białe kaski. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust i się śmieją potem. No ze swojej głupoty, no to właśnie to świadczy o głupocie. Spójrzmy to po Bożemu. No i będę rozważał, chociaż ta linia myśla jest więcej prawdy, rozmyślał więcej o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Także, aby się wzbogacić i po świecie sobie bujać, proszę Państwa, to trzeba było ludzi okradać. A no takie 4000, jak dwie osoby to się zorganizowały, no to tyle co nic, no ale jak ta mafia jest większa i oni zamierzają coś tutaj więcej kraść, a to klamki przywiozą, a to osprzęt do toalet, a to muszle jakieś, a to, bo to mieszkalny, proszę Państwa, dom, no to wszystko drogie rzeczy. Jak tu ktoś ma tu zamiar kraść, no to ja dziękuję. Według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek. Żeby człowiek był szczery, to by zareagował szybko, prawda? Do kamery zaglądamy, co i kto. O 17:07 w niedzielę. Nie, to rozmydlił sprawę, że nikt tu nie ma prawa być. No to wiadomo, że nikt tutaj nie ma prawa być, nawet dziecko o tym wie, że nie można to powtarzać i mówić do Rysia, który jest starym facetem i tak doświadczony życiowo on jest, że już naprawdę nie trzeba mu tego mówić. Wiadomo, że tutaj nikt nie ma prawa być, ale od czego masz te trzy kamery termowizyjne? Od czego masz trzy światła, które te budy, baraki, gdzie inżynier jest i gdzie kierownictwo jest, oświetla, gdzie, co i kto, do jakiej, której budy wszedł? A no właśnie. Bo ja to wiesz, mogę zadzwonić i przyjedzie 15 minut. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal. I wtedy sprawdzą, proszę Państwa, wszystkie budy będą musieli otworzyć. Ręku, czym Panie, otworzyć? Ludzi, wytrychem. No, pukać, to przecież się nie otworzy, a jak Rysio poszedł do pierwszej budy po lewej rano, no to wiedział, że tu nikt nie spał. Nikt nie spał. Tak Polacy współpracują w złodziejstwie. No ale widzicie Państwo, to tutaj jeszcze jakieś małe grosze są, ale tu mieszkania to ile, jaka kwota? 46 milionów. Ale to tylko w jakimś tam jednym przypadku, a ile takich przypadków innych było? No. CBA zatrzymało biznesmena. Także proszę Państwa, CBA rozbija warszawską ośmiornicę reprywatyzacyjną. Znany ze skupowania roszczeń biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian M. zostali wczoraj zatrzymani. Wykrzyknik. A z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. Patrz, widzisz?
chcieli być mądrymi, a to można byłoby powiedzieć, że stali się głupi, no bo teraz to tak można mówić, że do więzienia poszli. No. Maciej i Maksymilian N. Dzisiaj. Dzięki. Zwracaj ku sobie serca twoich słów wyzwolonych z ciemności niewiary. Dzięki skupionym roszczeniom stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu defile. No. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Także idziemy do domku, idziemy do domku, idziemy do domku. Bardzo piękne. Ostróda piękna jest. I pozdrawiam ojca i wszystkich słuchających tej modlitwy popołudniowej. Bardzo dziękujemy. Zapłać za połączenie panu. Jeszcze raz, bo nie mogę się dodzwonić nigdy. A to cieszymy się, że się dzisiaj udało. Udało się, dzięki. Zapraszamy znowu, nie że jutro, ale za jakiś czas zapraszamy, żeby też ta nasza rodzina pokazywała swoje bogactwo, też różnych osób. Piękny chłopak wychodzi, Ukraińczyk, z synem, bo przychodzą... No, a to, że się modlimy, to bardzo... W Polsce bardzo myślał, dobrze. Że zarobią, dziękuję, ale... Dziękuję panu jest... i modlącym się znam, z panem Bogiem. Różne tutaj rzeczy mają miejsce. No. Jak ten kierownik usłyszał ode mnie, że co, CBA ma przyjechać? Jak się wściekł? Jak się wściekł? Wcale nie był uśmiechnięty o jedzieczycka z betonem. Tu cię trzeba śmiać. Ha! Z betonem. No ale w takiej budowie do towarzyszy. No kryminał, kryminał. No bo jeżeli ja mówię do kierownika, że jesteście mafią i co do was ma przyjechać, a możeście kazali na żurawiu jednym i drugim, żeby było ciemno, nie zapalać żadnych świateł wielkich. No to znaczy, że oni tylko czekali, aż ktoś ukradnie, albo może, że oni sami ukradli. Wiedzieli to i jak od której, bo tutaj było tego błota. Zacznie raz noga wód w seru, ten Stasio, co tutaj się na nich wściekł, że nic mu nie dali, ani butów, ani płaszcza przeciwdeszczowego, bo tutaj lało strasznie. Że noga mi weszła jedna prawie cała, to trzeba było obydwiema rękami wyjmować kalosze z tego błota, proszę pani. No. Z tego błota nie ma, bo tutaj nie ma terenu, nie ma takiego gruntu. Jest ciasno. Mają cztery bloki, więc ciasno ma być. Oraz pani Zofia i Jan Partyka. Z Józefowa koło Biłgoraja pani Stefania Mularczyk. Z Józefowa koło Otwocka pani Elżbieta, Joanna i Hanna Wójcik. Również pani Krystyna Chrynienko. Z Jugowa pani Barbara i Stanisław Ciachera. Z Juszczyna pani Danuta i Maria Fortuna. I z Kadzidła pani Zofia Mielnicka. Dziękujemy ofiarodawcom anonimowym w Polsce, w Europie, w świecie. Dziękujemy też tym, którzy posługują, którzy jeszcze swój czas ofiarują, posługując w kołach i biurach Radia Maryja, w organizowaniu pielgrzymek. Za chwilę też może jedna, druga informacja o najbliższej pielgrzymce dzieci z podróżkowych kół różańcowych. Zapraszamy, dziękujemy już teraz za pomoc w organizowaniu się. To już dawno jest zapisane. Ten kierownik myślał, żeby tu opisać, wiesz? To dawno jest zapisane. Także Radio Conchita, proszę państwa, i proszę słuchać. Kanał jest edukacyjny. U nas wiedza jest wszechstronna, zebrana z wielu źródeł. Jest też filozofia. Jest. Wszystko jest. No. Ale też jest, proszę państwa, psychologia pracy. Też jest psychologia pracy. Tak, 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 tak. Ludzie tutaj są niektórzy tacy pomęczeni, mają twarz czerwoną, opaloną od słońca czerwoną, także taki ładny facet szybko szedł i tak żwawo, ale o, czerwony na twarzy i jakby już prawie murzyn, pół murzyna, pół murzyna. I sobie kupują drinki, to tutaj też leżą buteleczki od wódki. No, u Polaka rozum krótki,
bo to jest od wódki i w toalecie wódka, buteleczki takie, rzucają poza tym jakieś puszki na piach, na grunt, to jest dla nich... Niemcy by czegoś takiego nigdy nie zrobili, proszę Państwa, ale nawet Maciej Janek Witek mówił, że jak był, proszę Państwa, w Rosji, to tam w Moskwie jest bardzo czysto, tam nikt papierka w ogóle nie wyrzuci. A tutaj jesteśmy pomiędzy Rosją a Niemcami i Polak nie dość, że jest śmierdzący, to jest niechlujny, bo wyrzuca. Tu wszędzie na budowie ile jest puszek, wyrzucają tam, że plują, to wiadomo, niech tam sobie pluje w piach. Ale po co wyrzucać? Tu nie ma sprzątaczki, żeby mogła pozamiatać, posprzątać. Nie ma sprzątaczki. Także widzicie Państwo, taka mentalność jest jednak do niczego, do niczego. Brudasy, brudasy. No, na ulicy, proszę Państwa, śmierdzi od tej benzyny niskiej jakości, bo to nie Ameryka. Bo to nie jest Anglia, w kraju żebraków, żeby się dorobić, to można się dorobić na taniej benzynie, proszę Państwa. Och, mam tak, mam samochód, jeżdżę Mercedesem. Dlatego ten nasz kanał jest nazwany El Mercedes. El spacja Mercedes, nie L jako litera L, tylko po prostu dwie litery. E, L, E. Jak Elżbieta i L jak Lucja, Lucjan, no, L spacja Mercedes. No i proszę, dopiero Państwo się tam oglądacie, dopiero Państwo się tam napatrzycie. Ile tam ciekawych jest rzeczy w naszym kanale, El Mercedes, że to KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. A że nasz kanał jest artystyczny, jest to sztuka, proszę Państwa. No to wiadomo, że niektóre rzeczy, żeby były wyraźnie widoczne, pokazane wyraźnie, no to trzeba to podkreślić przez parabole, hiperbole, świadomą przesadę. I Biblia jest pełna takiej sztuki. Ale że faryzeusze się przestraszyli, że ludzie odkryją Kościół katolicki, to trzeba było Biblię zamienić w łacinę, coś nie do pojęcia i już, i żeby byli ciemni, żeby byli głupi. 11:20, 25:65, 11:13, 20:00, 00:03. Powtórzę, aby Państwo mogli sprawdzić. 77:13:20, 11:20, 25:65, 11:13, 20:00, 00:03. I drugi rachunek Radia Maryja, PKO BP SA, drugi oddział Toruń. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, numer 69 10 20, 50 11, 0000, 96 02, 00 12, 91 30. Powtórzę, również można sprawdzić. 69 10 20, 50 11, 00 00, 96 02, 00 12, 91 30. Mamy 5 minut do radiowej lektury. Można też zatelefonować teraz do radia. Czynny jest nasz telefon. Hasło pielgrzymki dzieci na Jasną Górę 11 czerwca. Matko Najświętsza, dziękujemy. I może pierwsze informacje będą dla Białegostoku, Kalisza i Krakowa. Wspomniany Białystok, organizujemy się przy parafii Świętego Rocha. Zapisy w biurze Radia Maryja. Wyjazd jest sponsorowany. Kontakt do pani Wandy 609 191 040. Pani Wanda w Białymstoku, parafia Świętego Rocha 609 191 040. Uwaga, Kalisz. Diecezjalne koło przyjaciół Radia Maryja
podały kontakt do siebie trzy panie. Podaję numery. Pani Jolanta 519 718 568. 519 718 568. Pani Elżbieta w Kaliszu 502 492 152. 502 492 152. I Jadwiga w Kaliszu 602 886 678. 602 886 678. Uwaga, Łomianki, koło Warszawy, parafia świętej Małgorzaty. Zapraszamy serdecznie dzieci z rodzicami. Możemy całymi rodzinami pojechać. Pani Wanda podaje telefon domowy i komórkowy. 22 751 68 48. 22 751 68 48. Komórkowy 536 601 737. 536 601 i 737. Czekamy, kochani, też na naszych przyjaciół ze Starachowic i Mirowa. Będzie też informacja dla Warszawy. Mamy parafię Niebowstąpienia Pańskiego. Przy niej się organizujemy. Starachowice i Mirów. Tam koło przyjaciół Radia Maria. I pomagają nam pani Lidia i pan Janusz. Pani Lidia, telefon 504 687 588. 504 687 588. Pan Janusz, to pewnie w Mirowie, 513 059 246. 513 059 246. I wspomniana Warszawa, pani Zofia, kontakt podała 517 468 166. 517 468 166. Bardzo dziękuję. Kolejne informacje po modlitwie naszej pokorące do Bożego Miłosierdzia, czyli za mniej już niż godzinę. Zachęcamy, można przesłać też wiadomość do nas. Przekażemy ją na antenie, pisząc do nas radio@radiomaria.pl. Można też wysłać faks 56 610 81 51. Zapraszamy. Za chwilę radiowa lektura, później muzyka mistrzów, o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia, o 16:30 audycja dla młodzieży, dziś pokój gości, o 17:30 nabożeństwo majowe, transmitujemy je codziennie z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazda Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do wspólnej modlitwy na antenie czy w sanktuarium. Jutro dziękczynienie, bo jutro już pierwsza rocznica od konsekracji naszego kościoła, naszej świątyni. No 18:15 i 21:30 rozmowy niedokończone. Zapraszamy. Dziś temat ZUS, a obniżenie wieku emerytalnego. Naszym gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest 14:30. Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Święty Ludwik
Maria Grignion de Montfort. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Czyta Benon Wylegała. Nie będę tu dłużej udowadniał tej prawdy. Poprzestając na przytoczeniu zdarzenia z żywota matki Agnieszki od Jezusa, dominikanki z Lankek, która zmarła tamże w opinii świętości w roku 1634. Gdy miała zaledwie lat 7 i cierpiała straszliwe udręki duchowe, usłyszała głos, że jeśli chce być oswobodzona ze wszelkich swych dolegliwości i bezpieczna od wszystkich swych nieprzyjaciół, powinna jak najprędzej uczynić się niewolnicą Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Gdy tylko powróciła do domu, zaraz oddała się Jezusowi i Jego Matce Najświętszej w całkowitą niewolę. Chociaż wcześniej nie wiedziała, na czym nabożeństwo to polega. A znalazłszy łańcuszek żelazny, przepasała się nim, nosząc go potem aż do śmierci. Zaraz też wszystkie jej dolegliwości duchowe i skrupuły ustały i uzyskała wielki pokój i radość serca, co skłoniło ją, by o nabożeństwie tym pouczać kilka innych osób, które dzięki temu nabożeństwo, postępy różaniec, to jest coś, co jest obce dla kultury cerkiewnej. Byłam wielokrotnie w Anglo-Ameryce Białej, to w cerkwi świętego Mikołaja. Bardzo dużo ludzi przychodziło, się pytało, kiedy będzie msza. No to siostra zakonna z Doili, bo tam taki klasztor jest kobiecy. Sióstr, zawsze odpowiadały siostry, tu nie jest żadna msza, tu jest liturgia. No może nabożeństwo, może, ale nabożeństwo to jest coś takiego przeciągłego, że to może nawet być połączone z promocją książki, jakiejś pogadanki. No to obok cerkwi świętego Mikołaja, owszem, jest Centrum Kultury Prawosławnej i tam zawsze jak nie w Wernicach, to codziennie coś się działo. Nawet dziewczyny tańczyły, szpagat robiły, orkiestra grała do promocji książki, do różnych rzeczy. Artystycznie, bo mówię, że my możemy coś pokazać artystycznie, żeby jaskrawo coś pokazać, wyostrzyć, tak jak są w menedżerze na YouTube opcje, proszę Państwa, wyostrzenia obrazu, zmienienia koloru, dodanie czerwieni, dodanie zieleni i różnych innych rzeczy. Siódmy powód, że nawet Marta Dobosz była zdziwiona, że aż tak można zmienić. Ja mówię, słuchaj, obraz można całkowicie zmienić, tak żeby było widać co innego, a było słychać. A no właśnie, to jest domena radia. Tok FM w Rokoncica, Barbie Baby Langstrom Express w naszym radiu. Tok FM w Rokoncica, Barbie Baby Langstrom Express, więcej do słuchania, a czasem może i do patrzenia, kto wie. Nie wyłączając najmniejszego nawet przebłysku dobrej myśli lub najdrobniejszego cierpienia. Godzimy się na to, aby wszystkie zdobyte przez nas również w przyszłości do śmierci zadośćuczynienia poświęcone były według woli Najświętszej Dziewicy dla nawrócenia grzeszników lub do wybawienia duszy przeciw. Kiedy można składać wnioski? Jaki jest termin składania tych wniosków? 30 dni, tak, ustawowo to jest... Składajmy wnioski. 30 dni i to jest wystarczający okres na to, żeby te wnioski przyjąć, żeby je rozpatrywać, nawet przy tym... Wnioski. Taki termin przez Najwyższą Prawa i tak. Myślę, że tutaj nie będziemy tak wprowadzać jakichś zmian, tak. Się tego trzymać. Zamieszania, czy tak. Antycypujemy, czyli uprzedzamy szereg działań. Myślę, oprócz takich rozmów, jak dzisiaj mamy z ojcem, my informujemy także poprzez różne możliwe metody o tym, żeby właśnie z odpowiednim wyprzedzeniem ustalić, jaki jest ten stan. Poza tym my z mocy prawa, z ustawy, wakacje wyślemy do wszystkich ubezpieczonych informacje o stanie konta ubezpieczonego i tam nasi ubezpieczeni też zobaczą, do jakiej emerytury te osoby.
teoretycznie. Także nie warto powoływać się na autorytety, bo ten, kto się powołuje na autorytety, to robi błąd. Prawda? To jest też temat podlizywania się, a no właśnie, żebrania, bo jak żebraczka, a tu Warszawa cała żebrze, o, schodzi z góry. Oddziały wysyłają informacje.